TVN jest jedną z czołowych stacji, którą Polacy mogą oglądać w TV. Stacja niewątpliwie jest kuźnią gwiazd i celebrytów polskiego show biznesu, a jedną z największych gwiazd, które pojawiły się na antenie TVN, jest Ome na Mensach. Niewielu Polaków jeszcze pamięta, jakie były jej początki, a wszyscy mieli okazję zobaczyć, co robiła z innymi w samej bieliźnie. Gwiazda TVN Ome na Mensach dziś zajmuje się czymś zupełnie innym niż na początku swojej kariery w stacji. Mało osób pamięta, że jej pierwszy występ w programie telewizyjnym miał miejsce w Red Light, interaktywnym programie erotycznym. Stacja TVN wyprodukowała go, jako odpowiedź na popularny program telewizji Polsat Różowa Landrynka. Ome na Mensach i jej początki w stacji TVN Red Light emitowany był w stacji TVN w nocy, kiedy przed telewizorami znajdowała się już dorosła publiczność. W przeszłości program ten rozpalał do czerwoności. Widzowie mogli mieć wpływ na to, co dzieje się na ekranie, gdzie znajdowała się właśnie egzotycznie piękna Ome na Mensach i Joanna Krochmalska. W programie występowali także mężczyźni. Red Light to pierwszy program, który otwarcie opowiadał o seksie i pokazywał niezwykle odważne zdjęcia uczestników w bieliźnie lub bez niej. W jednym z odcinków doszło nawet do bardzo jednoznacznej sceny pomiędzy Mensach a Krochmalską. W późniejszych latach, kiedy TVN zrezygnował już z kipiącego seksem programu, Ome na Mensach wzięła udział w dwóch rozbieranych sesjach zdjęciowych. Jej zdjęcia zostały pokazane na rozkładówkach w CKM i Playboyu. Zaczynałam pracę w TVN i w Red Light. Każdy od czegoś zaczynał. Gdyby nie to, nie byłoby mnie tutaj dziś. Dobrze wykorzystałam tę szansę. To był trudny dla mnie program. Byłam studentką czwartego roku ekonomii. Tam nie było sytuacji rozbieranych, jeden odcinek był nagrywany w wannie. To była rola do odegrania. Wiedziałam, że to jest coś przejściowego, wspomniała udział w programie. Dwa. Gwiazda TVN całkowicie zmieniła ścieżkę kariery. Udział w programie Red Light otworzył Mensach ścieżkę kariery. Dzięki coraz rosnącej popularności dostała posadę pogodynki, a także zaproszenie do Tańca z Gwiazdami, gdzie zatańczyła z Rafałem Maserakiem. Stacja TVN dała jej także szansę prowadzenia programów kulinarnych i podróżniczych. Fotografia screen bagaż osobisty / TTV źródło, WP.